Cześć, tutaj Ania i Mateusz z Dance From Home. Zapraszamy Was na lekcję pokazową kursu tańca wolnego. Cały kurs dostępny jest na stronie dancefromhome.pl. Witamy Was w części pierwszej naszego kursu tańca wolnego. Nauczycie się tutaj zestawu kroków i figur, które przydadzą Wam się na weselach, na imprezach, wszędzie tam, gdzie usłyszycie wolną muzykę. Tak jest, także zaczynamy. Najpierw pokażemy Wam, jak będą wyglądały nasze kroki podstawowe, a następnie Wam wytłumaczymy, jak to zrobić. Na razie obserwujcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Możemy sobie dodać tep. Raz, tep, dwa, tep, trzy, tep, cztery, pięć, sześć, siedem. Oś. Czyli dosyć proste kroki, jak sami widzicie, na początek. Kroki bok-bok i kroki bok-tep. Nauczymy się tych kroków na początku osobno. Zwróćmy się wspólnie w tą stronę. Partnerzy, jesteśmy ciężarem ciała na nodze prawej, lewa noga wolna. Dziewczyny, my jesteśmy na nodze lewej, prawa noga wolna. Przenosimy ciężar ciała na drugą nogę do boku. Następnie wracamy. Stopy są mniej więcej na szerokości bioder. Więc płynnie przenosimy ciężar ciała z jednej nogi na drugą nogę. Pamiętajcie o tym, żeby zrelaksować nogi, uginamy lekko kolana, tutaj biodra mogą nam się poruszać na boki, relaksujemy również górę, tak? Starajcie się to upłynnić i zrelaksować w tym. Czyli zobaczcie, my jesteśmy ciężarem ciała prawie cały czas, tak jakby pomiędzy, nie przenosimy na maksa ciężaru ciała na jedną i na drugą stronę, gdyż wyjdą nam pingwinki, tak? Tak jest. Czyli rozluźniamy. Czyli kiedy Super. Już przenosimy ciężar ciała na nogę, na przykład lewą, myślimy o tym, że zaraz trzeba będzie wrócić, dlatego już myślimy o tym, żeby wrócić na poprzednią nogę. Super. Teraz będziemy obracać się w prawą stronę. Czyli w kierunku naszego prawego ramienia. Przy każdym kroku delikatna rotacja stopy w prawą stronę. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Super, wykonaliśmy sobie jedno kółeczko. Teraz staniemy razem, w parze i spróbujemy to wykonać. Jak to zrobić? Na początku ustawienie naszych stóp na zakładkę, czyli moja lewa stopa. Moja prawa. Moja prawa stopa. Moja lewa. Okay, jesteśmy w tej odległości. Stopy na zakładkę, stopy delikatnie szerzej, żeby było miejsce na moją prawą stopę między stopami partnerki i na stopę partnerki prawą między moimi stopami. Tą szerokość ustawienia stóp i to ustawienie stóp zachowujemy przez cały czas. Teraz spróbujemy to zrobić jeszcze raz, natomiast będziemy upłynniać ten ruch i staniemy troszkę bliżej. Uwaga, podchodzimy do siebie. Pięknie. I jak widzicie, stoimy bardzo blisko siebie, stopy są ustawione na zakładkę. Teraz, co się dzieje z naszą górą? W mojej lewej dłoni jest prawa dłoń partnerki. Delikatnie zaciskam palce lewej dłoni na dłoń partnerki. Moje prawe przedramię jest na plecach partnerki, prawa dłoń tutaj na talii. Dziewczyny, my lewą rękę kładziemy sobie tutaj, zobaczcie, wokół pleców partnera, nie chcemy tutaj mieć wolnych odstępów, ok? Czyli tak przytulamy naszego partnera naszą lewą ręką, ok? Upewnijcie się, partnerzy, że z naszej perspektywy partnerka w tym naszym przytuleniu, naszej ramię jest delikatnie z prawej strony. I teraz możemy popatrzeć na siebie i uwaga, ustawiamy się dziewczyny na nodze lewej. Partnerzy na nodze prawej. I tylko będziemy sobie zmieniali ciężar ciała, tak? Czyli przenosimy ciężar ciała z jednej nogi na drugą. I uwaga, dziewczyny, panowie prowadzą. Czyli panowie, możecie czasami zatrzymać się na jednej nodze, czasami zrobić to szybciej, czasami wolniej. Ok, kalibrujemy, czy na pewno partnerka podąży. Oczywiście musicie to wykonać płynnie, to przeniesienie ciężaru ciała, byśmy byli pewni, że partnerka pójdzie za nami. Więc spróbujcie trochę poimprowizować, zatrzymać się tak niespodziewanie, szybciej zacząć przenosić ciężar ciała i zobaczyć, czy partnerka nasłuchuje i podąża za Waszym prowadzeniem. W naszej pozycji ramy, pozycji przytulenia, powinniśmy czuć się komfortowo. Więc zapytajcie swoją drugą połówkę, czy czuje się komfortowo. Czy coś tam jej nie uwiera w tym trzymaniu, nie jest za ciasno tutaj, ok? Powinniśmy być wyprostowani, czyli nie pochylamy się w żadną ze stron i trzymamy ciężar własnych rąk. Tak? Czyli nie uwieszamy się ani partner, ani partnerka na drugiej osobie. Dobrze, teraz postaramy się rotować w prawą stronę, ok? Czyli pamiętamy, nasza zakładka, przytulamy się. I próbujemy. I od pierwszego kroku pamiętajcie o rotacji. Czyli zobaczcie, jak spojrzycie na nasze stopy, to cały czas nogi są, nasze stopy są na zakładkę, tak? I dziewczyny, my rotujemy mocno prawą stopę wewnątrz
nóg partnera? My partnerzy tak samo, czyli nasze prawe stopy są mniej więcej w tym samym miejscu na parkiecie i mocno się rotują. Natomiast nasze lewe stopy, jak zwróćcie uwagę, kreślą taki okrąg, zachodząc za partnera, partnerkę. Super. Czyli cały czas jesteśmy w takim bliskim trzymaniu i tak jak powiedzieliśmy na początku, prawa stopa się mocno rotuje, a lewa noga zachodzi, u partnera tak samo. Tak? Super. Teraz, jak już to mamy, możecie teraz chwilę poćwiczyć tylko to, czyli obracanie się troszkę wolniej, troszkę szybciej, a następnie wróćcie tutaj do nas i będziemy uczyć się tepów. Jeżeli podobała Ci się ta lekcja tańca, polub wideo, zasubskrybuj nasz kanał i znajdź nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. A jeśli chcesz nauczyć się tańczyć krok po kroku, wejdź na dancefromhome.pl i rozpocznij kurs tańca online już teraz.